W gminie Krosno-Odrzańskie głos mieszkańców jest najważniejszy. To mieszkańcy wybierają w budżecie obywatelskim ważne dla lokalnych społeczności inwestycje, które będą finansowane z budżetu gminy. Mieszkańcy mają również wpływ na nazwy ulic, przy których będą mieszkać, gdy wejdzie w życie ustawa dekomunizacyjna. To ich głos był także najważniejszy podczas konsultacji społecznych, które odbyły się na miejskiej plaży w Łochowicach. Celem było zaczerpnięcie informacji od mieszkańców, od użytkowników kąpieliska w Łochowicach. Czego się spodziewają, jakich zmian by się spodziewali, jeżeli chodzi o infrastrukturę, wygląd, estetykę kąpieliska. Podczas spotkania pojawiły się propozycje, dzięki którym plaża miejska w Łochowicach będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. Padł pomysł placu zabaw, być może ścieżki edukacyjnej w lesie. Jeśli chodzi o plac zabaw, to jest taki pomysł, żeby zrobić ten plac wyjątkowym poprzez umieszczenie tutaj urządzeń dla dzieci niepełnosprawnych. Jest także pomysł ścieżki, w takiej w cudzysłowie, od chodnika do linii brzegowej utwardzonej, na przykład właśnie dla osób, które poruszają się na wózku lub okulach. Nie wszystkie osoby, które były na plaży w Łochowicach, zdecydowały się na udział w konsultacjach społecznych. Nie oznacza to jednak, że nie mają pomysłu na to, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Więcej trampolin, żeby było skąd poskakać. No tak z plaży, jak się wchodzi do wody, to co to za frajda? Ja myślałam o drewnianych leżakach. No. Może jakaś strefa chilloutu? Właśnie, też palmy. Zdanie plażowiczów w większości pokrywa się z opinią osób, które uczestniczyły w konsultacjach. Rozbudowanie strefy dla dzieci to zdaniem wszystkich dobry pomysł na przyciągnięcie jeszcze większej liczby osób, które będą chciały w tym miejscu odpoczywać. Przede wszystkim jakiś plac zabaw, chociaż parę elementów, ale jednak żeby był, ponieważ nie zawsze dzieci muszą być w tej wodzie, tak? I poza tym czasem mogą go spędzać na placu zabaw, ale i też dla dorosłych. Czyli jakaś ewentualnie siłownia, bądź bardziej rozbudowana strefa sportu. Może coś dla dzieci można by było poprawić. Ja co prawda nie jestem w wieku, że mam swoje dzieci malutkie, ale coś dla małych dzieci można byłoby ewentualnie poprawić. Bardzo ważne jest także rozbudowanie strefy sanitarnej. Jest super, do tej pory tutaj są ubikacje, jest czyściutko. No ale brakuje nam prysznicy i tutaj myślę, że nie tylko nam, bo większość turystów, którzy tu przyjeżdżają, narzekają na to. Tak było w tamtym roku, w tym roku też nam tego brakuje, szkoda, że nie ma. Wszystkie pomysły na zagospodarowanie plaży w Łochowicach są dla Ośrodka Sportu i Rekreacji bardzo ważne. Będą stanowiły trzon koncepcji rozwoju kąpieliska. Planując jednak wszystkie założenia, OSIR musi brać pod uwagę nie tylko ograniczenia finansowe, ale przede wszystkim własnościowe. Gmina nie jest bowiem właścicielem całego terenu. Teren, który jest nad jeziorem, którym dysponuje gmina i którym zarządza ośrodek sportu, jest bardzo niewielki. To jest w zasadzie plaża, ciągi komunikacyjne, kawałek zieleni i nie mamy za bardzo możliwości topograficznych, tak powiem, na to, żeby jakoś bardziej tutaj rozbudować tą całą infrastrukturę. Konsultacje zorganizowano, żeby poznać zdanie mieszkańców gminy, w jakim kierunku powinno rozwijać się kąpielisko, które już teraz jest dla nich atrakcyjne. Mi to więcej nie potrzeba. Może do ludzi starszych, znaczy starszych, co mają dzieci, jakieś place by się przydały, na pewno. Jakieś, nie wiem, to imprezy. To można robić imprezy, jakieś grille, nie grille. Wszystko, siatkówkę pograć, bar dobry jest. Rowerki wypożycza się. Według mnie nie potrzeba nic więcej. Woda jest ok, pomoc ok. Widzę teraz, nowa instalacja się tutaj pojawiła. Chodzi o tę wieżę. Będzie służyła właśnie do tego, czyli do dobrej zabawy. Dobre. W tym sezonie pojawią się także na jeziorze Glibiel takie kule. Wszystko, aby to miejsce było jak najbardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Miejskie kąpielisko w Łochowicach zostanie otwarte 1 lipca.